Witajcie na kanale Tomasz Sutki Live. Ja mam na imię Kryszna Kirtan, to jest program Nad Brzegiem Gangesu. Dzisiaj ponownie moim gościem jest Renata Radlak-Dominik, która niedawno opublikowała książkę Gwiazdy na piasku, joginki, opowieść o Indiach. I rozmawiamy o, właśnie między innymi o tej książce, o Indiach, o podróży. Rozmawialiśmy ostatnio troszkę o, właśnie poprzednim razem o takim wstępie do książki, a ja dzisiaj chciałem zapytać może bardziej takich indywidualnych przeżyciach, odczuciach samej podróży do Indii. Tutaj znalazłem taki cytat, który jest w książce i jest zapisany, że został zapisany 20 września 2012 roku, czyli jakby wspomnienia na żywo wtedy, i może przeczytam kawałek. Cena marzeń jest wysoka. Płakałam w życiu zarówno ze szczęścia, nie do opisania, jak i cierpienia, które wykraczało poza możliwości pojmowania. Świat nieustannie mnie zachwyca, budzi czułość, wdzięczność i miłość. Jest to wpisane otwarcie, jest w to wpisane otwarcie na cierpienie. I czy mogłabyś coś powiedzieć o tej transformującej życiowym doświadczeniu, które transformuje nas, które zmienia, jak ta podróż w ogóle wpłynęła na ciebie w ten sposób? Każdy inaczej odbiera cierpienie i z jednej strony może to wywoływać poczucie wielkiej samotności, bo jest to coś, co rzeczywiście odsuwa świat jakby troszeczkę za szybę. Musimy sobie z tym radzić sami, ale też z drugiej strony nie ma chyba lepszego sposobu, żeby zmienić siebie od środka, zmienić nasz stosunek również do tego, co wywołuje to cierpienie. I co do transformacji, no Indie są transformujące. Indie, wydaje mi się, to uruchamiają wiele takich procesów. Powiedziałabym, że nie zawsze musi to być cierpienie, coś, co uruchamia akurat taki proces, ale na przykład wdzięczność. I jest to takie uczucie, które mi towarzyszy nieustannie. Mnóstwo rzeczy, które mi się zdarzają się one spontanicznie. Już wspominałam też jakiś czas temu o tych marzeniach, które mnie w życiu prowadzą, czasami przez naprawdę manowce. Niemniej jednak moja ciekawość życia zawsze jest większa. Prowadzi mnie też taka wdzięczność za to, że ta ciekawość nie ustaje. I jest ona podsycana. Cały czas do tego ogniska ktoś coś dokłada. Ja spotykam fantastycznych ludzi, zdarzają się niezwykłe sytuacje. One oczywiście bywają niestety pod górkę i bywają usiane różnymi katastrofami niemalże. Ale jak tylko przyjechałam do Indii, zauważyłam, że chociaż byłam pierwszy raz, nic mnie tam nie zaskoczyło kompletnie. Ja przyjechałam jak do siebie. I mimo, że mijały mnie rozmaite dziwadła, nawet na drodze, to jest rzeczywiście coś, co mnie potem fascynowało. Ja zresztą sporo uwagi w książce poświęciłam temu skansenowi motoryzacji, co też zdominowało w jakiś sposób w którymś momencie też styl pisania, bo tych wszystkich błyskotek, frędzli, migających elementów, połyskujących, grających. No, nigdy tego nie za dużo. Tam jest to wszystko na miejscu, ale czy mijała mnie na rowerze, czy rikszą jadąca, czy na skuterze, 6-osobowa, czy 7-osobowa rodzina, czy był to człowiek przewożący szyby, czy to były kozy na motorze, wszystko jedno. To wszystko było tam u siebie i ja też tam się czułam od razu jak u siebie i czułam się tak wpisana pięknie w ten krajobraz, że żadna tam koza mnie nie dziwiła. Ja byłam może tak samo zadziwiającym elementem rzeczywistości, jak i ona, więc jedyne co pozostawało, to otworzyć się na to wszystko. Wiesz, no, wchodząc do rzeki, macasz dno stopą, idziesz do przodu. I teraz zależy, czy się tego bardzo boisz, co w tobie zwycięży. We mnie zawsze zwycięża ciekawość i jeszcze jak zobaczę coś tam na drugim brzegu i też zobaczę, że ktoś już przeszedł, to ja tym bardziej tam pójdę i będę liczyć właśnie na mnóstwo szczęścia. To mi się zazwyczaj właśnie udaje, a przecież tam ludzi żyje miliard. Co piąty mieszkaniec ziemi tam mieszka i oni sobie wszyscy dają świetnie radę. Dlaczego ja bym sobie miała nie poradzić? Ja byłam przepełniona taką samą ufnością. Oni tam wszyscy żyją, funkcjonują, tworzą. Są to ludzie tak bardzo związani z istotą życia, z tą prawdą o życiu, taką bez etykietowania nawet, że myślę sobie, że to jest również sekret dlaczego każdy lubi tam pojechać po raz drugi, trzeci, czwarty, piąty. Odkrywa się siebie takiego prawdziwego, bo z tych wszystkich życiowych funkcji, które na co dzień nosimy na sobie, które gdzieś tam wypaczają nasze nawet kontakty ze światem, a tam to wszystko jest takie prawdziwe. Teraz czytam taką piękną książkę o Indiach, gdzie pada takie zdanie, że nigdzie na świecie nie opłaci się tak bardzo słuchać głosu serca jak w Indiach. Że wszędzie, gdzie indziej się człowiek ruszy, trzeba korzystać jednak z rozumu, a tam niekoniecznie. Ja chyba rozum zostawiłam w domu, wyjeżdżając zresztą, także myślę sobie, że wszystko inne później mi się działo tylko dlatego, że zaufałam temu niezwykłemu biegowi zdarzeń, temu porządkowi wszechświata, w który naprawdę się wplotłam idealnie. Czyli India jako podróż w zasadzie no, nie do obcego kraju, nie? No bo jedziesz i nie wiem, miałeś jakieś oczekiwania przed wyjazdem, a okazało się... Nie, w ogóle pusty umysł. To było bardzo dziwne wrażenie, bo ja naprawdę miałam wrażenie, że ja tam nie wyjeżdżam, tylko wracam. A potem tylko ja się utwierdzałam w tym przekonaniu. I zdarzenia, które miały miejsce w zasadzie od pierwszego dnia, które tam spędziłam, które mogły mnie w jakiś sposób jako człowieka, jako kobietę wręcz zmiażdżyć, bo nie były to fajne momenty. I wiele osób, czytając książkę, wtedy mnie pytało, dzwoniły w zasadzie po chyba tam 40 stronie, dlaczego ty nie uciekłaś? Jak można było tak zaufać tej sytuacji? Dlaczego nic nie zrobiłaś? Jesteś taką osobą energiczną, przedsiębiorczą, przecież mogłaś. No mogłam, tylko co by mi z tego wyniknęło? No nie da się oczywiście zgadnąć, no co by mi wyniknęło, no ale na pewno nie wyniknęłoby mi to, za co jestem w tej chwili tak bardzo wdzięczna, bo taka historia nie trafia się co dzień i myślę sobie, że parę żywotów przerobiłam na skróty dzięki tej historii, naprawdę, a osoby, które mi się pojawiły we właściwych momentach, dokładnie wtedy, kiedy no, były niezbędne. No, są takimi światełkami w moim życiu. Zawsze tak będzie. No, czyli tak, wracając do tego przykładu z tą rzeką, czyli wchodzimy do rzeki, chcemy poddać się prądowi, czy chcemy na drugą stronę, nagle w środku, bo nie widzimy, stajemy na jakiś ostry głaz, ranimy nogę. No i teraz pytanie, co zrobisz? Czy się cofniesz, wrócisz na miejsce, z którego zaczęłaś, no bo zraniliśmy sobie nogę, czy idziemy dalej, zobaczmy, co się wydarzy? Idziemy dalej. No i teraz jak to... Idziemy dalej. Skąd ta wola taka, takie zaufanie? No z serca. No nie z rozumu, na pewno. No trudno jest taki światopogląd oczywiście komukolwiek polecać, ale jeśli mnie pytasz o prawdę, to ja mówię prawdę. Tylko prawdę. No tak to właśnie wygląda. Zresztą rozmawiając tam na przykład na miejscu z różnymi ludźmi, ja byłam akurat w czasie monsunu, co się wiązało oczywiście z jakimś tam zagrożeniem, różnymi tropikalnymi chorobami i znajomy taki Hindus mówi, wiesz co, ale zauważ, że ci wszyscy, którzy zdążą wyjechać, mają malarię, nie wiedzą i wyjadą, mają potem kłopot ją wyleczyć, bo tutaj nie ma z tym problemu. Tu idziesz na 2 tygodnie do szpitala, wychodzisz, możesz zapomnieć. Natomiast wszędzie na świecie jednak, no są może inne sposoby, nie wiem, to już nie wnikam. Natomiast rzeczywiście mówił mi, że nie ma lepszego miejsca, żeby to przeżyć na miejscu. I jeżeli by mnie ugryzł nawet w tej rzece krokodyl, to i tak bym się nie wróciła. I co dalej? I co dalej, nie? No, gryzie cię krokodyl, nie ma, noga zostaje i... Ale co, no jak się wrócę, to... To też jej nie będzie. No właśnie, więc jak ale to... zobacz, ile mnie może ominąć. No. Czyli a może z drugiej strony znajdzie się taki magik, jakiś cud się zdarzy, a mnie się zdarzyło całe mnóstwo cudów. No dlaczego mam się nie zdarzyć jeszcze jeden? Więc trzeba zaufać. co sobie będziemy żałować. Iść za ciosem i konsekwentnie za marzeniami zobaczyć, co nam życie przyniesie. Tak myślę, że w takim otwarciu jest, jest jakiś klucz, ale może podpowiedź. Fizyka kwantowa czasami podsuwa nam takie bardziej zbliżone do Ziemi, powiedzmy, rozwiązania, że jest coś takiego, że obserwator wpływa na wynik zdarzenia. Jest też taki coś jak dwupunkt, prawda, że można w jakiś sposób, no to są fizyczne prawa, więc ja również temu ufam. Wydaje mi się, że każda myśl, która zrodzi się w mojej głowie, tak naprawdę ona już ma kontynuację, dlatego właśnie przyszła mi do głowy i należy iść za tym, bo to już gdzieś istnieje. Ja tylko łączę, jestem elementem, który łączy te dwa elementy. I dobrze się w tej roli czuję. Czyli ufasz temu, że to wszystko się ostatecznie dobrze skończy, nawet jeżeli po drodze jest różnie. Wiesz, różne myśli się pojawiają. No, znam wiele osób takich, które nie wychodząc z domu sobie tam złamały nogę czy coś w tym rodzaju. No, były w bardzo bezpiecznym miejscu. Czy to może cię uchronić przed czymkolwiek? No nie, samolot też może wylądować u ciebie w domu, więc jakby nie masz tej pewności. Oczywiście, nie? Tak. Natomiast nie skorzystasz, nie wykorzystasz tego momentu do zmiany siebie, transformacji, jakiegoś odkrycia w sobie czegoś, tak, czego będąc w domu, w tej bezpiecznej, tak zwanej bezpiecznej sytuacji nie zobaczysz, nie ujrzysz, bo ta sytuacja cię jakby nie wprowadzi w pewną ekstremalną czy jakąś inną sytuację, w której musisz... Ja nie wiem, czy nawet trzeba tych właśnie ekstremalnych, ale zauważ, że może to duże słowo, ale nastawienie już jest transformacją. Jeżeli ty już sam przyjmujesz, że wszystko musi pójść dobrze, to już działa na ciebie transformacyjnie. Ty nie oglądasz na przykład tam wiadomości czy gazet. Powiedzmy, też sobie to ułatwiasz troszeczkę wtedy, ponieważ nie patrzysz na te zdarzenia, które się kończą ludziom na ogół źle, prawda? W jakiś sposób ustawiasz się już w takim troszeczkę innym obszarze rzeczywistości. No ale dlaczego tak masz nie zrobić, jeżeli to ci w duszy gra? I wtedy przyjmujesz taką postawę. I to już jest transformacyjne, że przyjmujesz, że ludzie są dobrzy. To też sporo miejsca poświęcam właśnie temu, bo to nie jest w ogóle książka ani o zwiedzaniu, ani o takiej właśnie turystycznej stronie Indii. Jest o ludziach, nie o miejscach, o ludziach i o tym, jak przeżywają, jak ze sobą budują relacje, w jaki sposób trwają w tej rzeczywistości, czasami tak bardzo pod górkę, że nam się nawet w głowie to nie mieści. W jaki sposób to życie jednak jest szalenie wartościowe również w ich oczach. I wiesz, to było takie dla mnie niezwykłe i piękne i potwierdzające tą moją taką naiwną naprawdę wizję człowieka, kiedy widziałam kobiety bezdomne, biedne czy tam zamiatające ulice, z taką piękną wolnością w oczach, z takim uśmiechem, jakby ich to życie, w którym osadziła ich ta rzeczywistość trudna, jakby ich trochę nie dotyczyła. I to jest właśnie to, co może na nas wpłynąć transformacyjnie. My też wcale nie musimy przyjmować tej roli, która wydawałoby się jest nam przez los narzucona. Możemy to widzieć inaczej i przyjmować to w taki sposób pełnym wdzięczności, jasnym umysłem, czerpać z tego to, co najlepsze i przyczepiać się nawet drobnych rzeczy, które jednak niosą ze sobą radość i nadzieję. I ludzi cudownych, których jest całkiem mnóstwo dookoła. Oni ciągle są. Czyli ta podróż, bo to jakby mamy dwa rodzaje podróży. Mamy tą podróż zewnętrzną, że wsiadamy w autobus, pociąg, samolot i gdzieś lecimy. No ale jest ta podróż nasza wewnętrzna i ona niekoniecznie, ta pierwsza jest zależna od tej drugiej i odwrotnie. I może się okazać, że będąc na miejscu, siedząc w domu w tym bezpiecznych swoich czterech ścianach, możemy przeżyć jakąś podróż, a jadąc gdzieś tam możemy nic nie przeżyć. Zgadza się. Więc ten jakby tutaj jakby ta zewnętrzna podróż wymusiła w pewnym sensie, czy takim była bodźcem do tej wewnętrznej podróży? No sam wiesz, Indie wymuszają troszeczkę pewne refleksje, spostrzeżenia. To jest takie miejsce na ziemi, które nie pozostawia nikogo obojętnym i cokolwiek widzisz, czy to jest wesoły autobus obwieszony frędzlami, girlandami kwiatów z wesołym śpiewającym mantry szoferem, czy też są to dzieci śpiące w kałuży, i jedno i drugie to jest niby ten sam świat, ale one są tak ze sobą dziwnie splątane. Widzisz tam i przeszłość, wydawałoby się wręcz zamierzchłą, która już na całym świecie przeminęła, i przyszłość, która też wydaje się taka porażająca wręcz swym blaskiem, pędem i techniką, a jednak to wszystko razem działa. No właśnie, bo to ja tak byłem kilka razy w Indiach i zawsze mnie fascynuje takie połączenie takiego trochę średniowiecza, takiego archetypicznego, tam rynsztoki wzdłuż chodników, nie zamknięte jak u nas, ten obcowanie z życiem i ze śmiercią jednocześnie, no bo jakby te wszystkie ceremonie kremacyjne to się odbywają publicznie, więc jakby u nas ta tradycja jakby umierania jest coraz bardziej w zachodnim świecie i w Polsce też jakby wycofana, nie? Nie ma tych umierających ludzi, nie widać, oni nawet z domu są gdzieś tam w szpitalu, w jakimś, chorych też coraz mniej, natomiast tam idziesz ulicą, no i są jacyś kalecy, różni ludzie bez rąk, bez nóg, bez oczu, i jakby oni są po prostu jakby nadtrędowaci. Wszystkie choroby tam są cały czas żywe, można w sumie przywieźć co kto chce. Co kto chce, tak. No właśnie, no i to jest jakby takie z jednej strony trochę dziwne i takie może odrzucające dla nas, dla zachodniego człowieka, ale z drugiej strony ja sobie tak zawsze myślę, że to jest życie, że to jest takie naturalne, takie jakie życie jest, a nam nie jest nic niezamiecione pod dywan, że my na zachodzie tak próbujemy tak narysować pewną rzeczywistość, usunąć pewne elementy, które uznajemy za niefajne i za jakieś niemiłe i żyjemy w takiej iluzji, w tej takiej tak naprawdę. To znaczy wiele osób powie, że tam też jest zamiecione pod dywan, tylko tak bardzo po indyjsku, tak, że widzi się czasami ten blask bollywoodzki, prawda, kiedy obok, powiedzmy, za zabicie dalickiej kobiety nie ma żadnej kary, czy też w ogóle ludzi się traktuje czasami no, w taki sposób, gdzie wydawałoby się nie do pomyślenia, jest to gdzie indziej na świecie, ale no, też może tak się zdarzyć, że ktoś czytając tę książkę sobie pomyśli, Boże, no znam te Indie całkowicie inaczej, bo właśnie w telewizji lansuje się ten taki wizerunek czasami katastroficzny. Zauważyłeś to na pewno, że często się pokazuje więcej tego, czego u nas właśnie nie widać, tak? Czyli te choroby, to nieszczęście, tą biedę. To wszystko oczywiście też jest prawda, ale też jest ta druga prawda, że ludzie w tym wszystkim żyjący, oni nie zawsze się z tym identyfikują. Oni właśnie czasami, nie zamiatając tego pod dywan, tak jak mówisz, jednak pozwalają sobie na życie czymś całkowicie innym. I nieważne, czy żyją sobie w slumsach, czy całkowicie w jakiejś dziurze wykopanej w ziemi, potrafią tańczyć do muzyki przejeżdżającej taksówki, jeżeli głośno jest nastawiona, i cieszyć się życiem zupełnie tak samo, jak ludzie bogaci. Więc to zamiatanie pod dywan jest takie również inne. No ale dlatego, że tak, no, bogaci chodzą do psychoterapeuty na kozetkę, a biedni nie chodzą, więc może tak naprawdę trzeba się zastanowić, kto tu jest szalony w tym wszystkim. Tak. I może właśnie ta życie takie naturalne, spontaniczne, z rytmem natury jest naturalne. Takie trochę masło-maślane, a to takie życie zachodnie jest sztuczne i ono powoduje właśnie takie reakcje. No każdemu co innego jest potrzebne w jakimś tam etapie życia i tak sobie też myślę, że zarówno w naszej rzeczywistości, jak i w tamtej rzeczywistości każdy będzie szukał właśnie tego, czego mu tam brakuje. Takiego spostrzeżenia, czy takiego spostrzeżenia. Mówi się często, że jadąc gdzieś w podróż spotkacie tylko to, co zabrałeś ze sobą, że to będziesz przyciągał. Więc jeżeli zabierasz ze sobą wielką nadzieję, radość i otwartość, to pewnie takie właśnie rzeczy przylgną. tam gdzieś, gdzie się znajdziesz. I tak samo będzie pewnie z książką. Jak ktoś ją zacznie czytać, to sobie stamtąd wyłowi swoje własne prawdy, bo ona jest o wszystkim. I tyle ma różnych warstw, że trudno byłoby powiedzieć tak naprawdę, jaki jest główny wątek. Myślę, że właśnie wdzięczność za wszystko. Właśnie, bo taka książka, tak jak rozmawialiśmy wcześniej też, że ona jest taka napisana w taki inny sposób, że to nie jest książka podróżnicza, jest pełna barwnych opisów, takich plastyczna wręcz, no ale jesteś artystką, zatem jakby masz ten dar, który pozwala ci widzieć tą rzeczywistość bardzo plastycznie, kolorowo. Ale też Indie takie są. No Indie takie są na pewno. Pachnące, czasem śmierdzące, czasami przekolorowane i właśnie obwieszone wszystkim. Czy to frędzle, czy kwiaty. Musi to być. To nie jest opowieść o podróży w kraje skandynawskie. No także, no, czytając książkę miałem wrażenie, że jest... że czuję zapachy, dźwięki, odczucia takie wiatru na twarzy, na ciele, na skórze. Także wręcz te opisy są takie... Ja pamiętam ze szkoły zawsze, jak czytaliśmy różne książki, lektury, to te części opisy przyrody, to one były takie, o, nic się nie dzieje, trzeba czytać tam o tych liściach i drzewach, wodzie i trawie. Natomiast tutaj to rzeczywiście jest tak napisane, że ten obraz, który malujesz tym opisem, jest tak rzeczywisty, że aż czułem, że tam siedzę, po prostu jestem w tym miejscu, te wszystkie rzeczy doświadczam. Jakby wszystkimi zmysłami chłonę, czytam książkę, ale jestem gdzieś tam w Indiach. No lepiej mi się wymarzyć nie mogło. No ja też z tych Indii wciąż nie wyjechałam, więc to wiesz, tak jakbym miała to przed sobą. Tego się nigdy nie zapomni. Tego właśnie wilgoci, ciepła na skórze, strasznie gorąco, piasek wszędzie, złote niebo, dzwoneczki na pudrze, wszędzie ludzie, wszędzie riksze, wszędzie nietoperze, zależy od pory dnia, psy, koty, nietoperze, ludzie i wszystkiego tak dużo i tak kolorowo i z tej rzeki wyławiaj co chcesz. No, także myślę, że w tym miejscu należałoby przerwać, zatem łówcie z tej rzeki co chcecie, wszystko tam znajdziecie. Rozmawiałem z Renatą Radlak-Dominik, autorką książki Gwiazdy na piasku, joginki, opowieść o Indiach, która okazała się właśnie nakładem wydawnictwa Purana z Wrocławia. Zachęcam wszystkich do czytania. To był program Nad Brzegiem Gangesu. Ja mam na imię Kryszna Kirtan, Hariom Tatsat i Jaisi Rade.